Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Pawcio z MDEK. Dzisiaj stoimy pod garażem naszej firmy i nagrywam w podwójnej obstawie. Dzisiaj będzie ze mną jeździł Michał. Cześć. Tak. I myślimy, że odcinek będzie tak 20-minutowy, żeby co 10 minut móc się zmienić na stanowisku kierowcy naszego DAF-a. Więc tak, może go odpalimy na początek. Gdzie dzisiaj w ogóle zmierzamy? Od tego trzeba zacząć. Jedziemy do Budapesztu. Przed nami prawie 740 km. Wyruszamy z siedziby firmy. No. I jedziemy. W ogóle naszą lokowanie produktu zawieramy. Tak. Naszą nawigacją jest Samsung. Sprzedaliśmy się. To nie byle jaki Samsung. Bo Galaxy S4. Szczerze, wolałbym, żeby to było Sony, ale nie ma na to jeszcze moda. No, trochę przykro. Trochę. Ach, to czerwone światło. Tak. W ogóle, Michał, nie wiem, czy wiesz, ale ty powinieneś odsypiać. Ja tam. Nie lubię spać tam. Jestem jak robot, nie śpię w ogóle. No. Robot czy Robocop? Robot. Okej. Nie będę robił ten, bo to gorzej brzmi. Okej. Grzecznie się zatrzymujemy na razie na każdych światłach. No jedź. Chociaż na tych niepotrzebnie się zatrzymałem. Ja tam gdybyś jechał prędkość, to byś na mnie zauważył. No, jakbym jechał z dobrą prędkością jeszcze. No jest właśnie. Zostaniemy na tempomacie. Tak będzie najbezpieczniej. W ogóle coś mało FPS-ów w mieście, ale jak wyjedziemy z miasta, FPS-ów powinno być troszkę więcej. No niestety. No niestety nie mamy jakiegoś mega dobrego kompa. Ale tak jest ruch mały w mieście, co jest trochę dziwne. No nie, no jest godzina 12, także jeszcze się ruch nie zaczął. No dobra. Ten popołudniowy, a ten przedpołudniowy już się skończył. Co jakby z drugą sklepie? Jak? Przecież był migacz. Ja wiem. Ale ja wiem, bo wiem, że go zaciągałem. Używamy kierownicy, także jak Michał nie będzie umiał jeździć, to nie zwalajcie na niego, tylko na moją kierownicę, która jest po prostu gówniana. I się dziwnie nią skręcał głównie. Trzeba się do niej przyzwyczaić. Jakąś wprawę mam, ale trochę słabo. Tak. Nie będę kłamał. Bo po co kłamać? No ja ci mówię, czy możesz jechać, a ja ci powiem. Spokojnie, Michał, ty jesteś od prawego lusterka. Lewe jest moje. Twoje może być, a ja mam pomoc. Widzę, że ustawiłeś minutnik. Tak. Żeby nie było, że jeden jedzie więcej, a drugi mniej. No, postaramy się przynajmniej, żeby tak nie było. Ale wiesz, na środku autostrady się nie zmienimy. O. Więc musimy rozplanować jakiś postój, mniej więcej w połowie drogi. W Katowicach czy w Krakowie? W Krakowie. Między Katowicami a Krakowem. Tak będzie najlepiej. Na tym
Tak, przy okazji dotankujemy naszego DAF-a. Mogłeś wjechać bardziej w prawo za ciężarówkę. No wiem, ale no. Nie, nie mam zainstalowanego wiatola, płacę gotówką. Witam szanowną panią, której nie ma w okienku. A tak swoją drogą, tak poza odcinkiem, Michał, co powie Natalia, jak to zobaczy? Nie wiem, ale na pewno to zobaczy. No. Pozdrawiamy Natalię, fankę MDK. Jej przyjaciółkę ZZ też, która ma akurat dzisiaj urodzinki, więc... Także wszystkiego najlepszego. Nie wiem, kiedy to wrzucimy, ale dzisiaj to nagrywamy, więc wszystkiego najlepszego. Nie, no jak się wyrobimy, to jeszcze dzisiaj wrzucimy. Chciałbyś. Ja tam wierzę w nasze umiejętności. Jak my to dzisiaj wyrenderujemy, to będzie dobrze. Ale tam na ludzie. Najwyżej się w nocy wrzuci. No, tak jak wrzuciłem Ryzen Architekta, mam nadzieję, że się podobał. Ludziom, naszym fanom. Jest już was ponad 14, jej! Nawet na autostradzie mam ruch. No właśnie, to jest dziwne. W ogóle dlaczego ja tak szybko jadę? Stówka wystarczy. W końcu się nie spieszymy nigdzie. Chyba. No chyba. Nie no, czas nas nie goni. No. Już jedziemy 6 minut właśnie, co jest dziwne. To zostaniemy przy tej zmianie co 10 minut chyba. Bo my ledwo z Poznania wyjechaliśmy, tutaj się zmienimy. No dobra. Przed Łodzią, na Bramkach. To się chyba ze 3-4 razy zmienimy. No, o, spokojnie. Czyli jest szansa, że nie będę jechał w nocy. Tak. Po prostu nie lubię jechać w nocy, bo to tak dziwne uczucie. Nic nie widzę, gdzie jadę praktycznie. Nie wiem, czy... W ogóle dlaczego ja jadę bez świateł? Nie widać. Czemu mi nic nie mówisz, Michał? Nie, no myślałem, że masz. Michał, no ksenony to są takie światła, co je widać w nocy. No ty masz ksenony, ale u mnie... No, u mnie są ksenony. Ja tam nie jestem miliarderem jak ty tutaj. No, nie patrzcie na tą kwotę naprawdę. My tu gramy tylko dla fanu. Kasy jest tylko tyle, że gdzieś... Że jak Michał w coś walnie, to jest czym to naprawić. A nie, żadne pożyczki ani... No. Tego typu bankowe. I mamy firmę rozwiniętą na całą Europę. W każdym garażu jest co najmniej jeden kierowca. W Polsce we wszystkich garażach są wszyscy kierowcy. Więc jak będziemy jechać, to możemy spotkać kogoś. Tak, swojego. A moim garażem osobiście jest gdzieś w Austrii coś. Jak będziecie widzieć białego DAF-a, to znaczy, że spotykamy kogoś z naszych kierowców. Bo wszyscy jeżdżą białymi DAF-ami Euro 6. Tak jak już wyprzedzasz, to trochę szybciej, bo za chwilę będziesz musiał zjechać. To się możesz nie wyrobić. Spokojnie, Michał. Czy to już tu? Tak. Nie, na Bramkach. Dobra, zatrzymamy się tutaj. W coś wyrżnąłem. Kulturalnie zatrzymamy się na parkingu. Na pierwszym czy na drugim? Na pierwszym. Na pierwszym. Szybko chcemy... Nie zostajemy tu na noc przecież. No nie będzie. No. To robimy krótkie cięcie na przesiadkę i za chwilę widzimy się ponownie. Tym razem będzie prowadził Michał. Witam. Tym razem jest Michał, będzie prowadzić. No i ruszamy.
ręczny. Ręczny. Tu górny. Tylko błagam, Michał, nie zniszcz niczego. Nie, no postaramy się nic nie zniszczyć. Postaramy się? Lewy wolne, prawa też wolne. No i jedziemy spokojnie. Spokojnie, powiadasz? Oj. Będzie trochę problem z płynnością skrętów, ale jakoś sobie poradzimy. Tak, na pewno. Teraz Pictures lubi nasze zdjęcie z przygotowań do nagrywania. To jest jakiś fame w ogóle, bo ma 13 tysięcy lajków. W sensie 13 tysięcy obserwujących. Sobie setką pojedziemy na ludzie. Dasz radę? 99, jak kto woli, kto jest bardziej setka. Szczegółowy. Setka to idealne. Tak, tylko że teraz masz już bramki. Wiem, więc wiem, hamulcem spokojnie. Sobie pomóż. Fejle. Już wiem, jaki będzie tytuł odcinka. Dobra, mamy pierwszy fail. U mnie to będzie dziesiątki. Tysięcy. Spokojnie, tak bez przesady. Wierzę w swoje umiejętności. Ale ja w niej nie wierzę. Wiesz, jak ty jesteś osobą, która lewą nogą ciśnie na hamulec, to jest naprawdę źle. Start. Przecież cisnę, tak? Spokojniej. Tak, tylko że ty już obijasz tutaj nam połowę naczepy. Czy ja wiem? Zdążymy? Zdążyliśmy na luzie. Tak. Co tak agresywnie? Mogę się przyzwyczaić do tego skrętu. Mówisz mi na klawiaturze, żeby było gorzej. A my tu skręcamy. Zdążymy go się wyprzedzić? Nie, nie zdążysz. No. Fajnie tutaj wszędzie trzeba. Michał, jedziesz już 3 minuty i zaliczyłeś już pierwszą wpadkę. Co ty na to? 3 minuty na wpadkę? To nie jest tragicznie, nie? Będą 3 wpadki w 10. Tak patrząc na ciebie. Toczysz się. Wiem. Niech jedzie, Boże. Tamuje tylko ruch, jak zwykle. No to jest ruch na takich zjazdach. Bo na zjazdach powinien mieć pierwszeństwo zjeżdżający, ale no. Co zrobić? Welcome to the Poland. Na całym świecie tak dziwnie jest. O dalej. Teraz damy taką tablicę 2 godziny później. Ja naprawdę nie jadę 10 minut, tylko więcej przez to. Michał, szepnij go po prostu. Nie, nie, nie. Zatrąb na niego. X-em. No Boże.
Chyba masz rację, że to będzie 2 godziny później, a ja nadal stoję w tym samym miejscu. No. Ja zawsze mam rację, nie wiesz? Zobaczymy ile miejsca. Nawet dużo. O, odjechał! I ty też nawet przejedziesz, bo ten cię puszcza. Dziękuję bardzo. Bo jeszcze ten człowiek puszcza. I się puszcza. I zostało ci 4,5 minuty. Nie no, 5. Powiedziałem sobie spokojnie. Spokojnie, 70. Legalnie. I za chwilę znowu masz skręt. Wiem. Strasznie cicho mówisz w ogóle do tego mikrofonu. Nie chcę krzyczeć. Cię nie będzie słychać potem. Będzie. Wiesz, że ja dźwięk ustawię pod siebie, nie? Wiem, spokojnie. Ruszamy. A wpatrzeć w lewo do Niewacka? Jak mamy pierwszeństwo, to z lewej strony i tak mi nikt nie będzie jechał, bo jest czerwone. No i nie pomyślałeś o awarii sygnalizacji? Nie. Czy coś takiego się może zdarzyć? Ja wiem, kiedy to się zdarza. Jesteś w Polsce, a ty za szybko jedziesz, bo masz ograniczenie do 50. Oszczędzam. Chłopie, jesteś w Łodzi. No i spokojnie. A jakoś tu wody nie widzę. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Łodzi oczywiście, którzy są naszymi widzami, albo którzy zostaną naszymi widzami po tym odcinku. To trochę taka duża Łódź. Trochę. Mogłaby być większa, wiesz o tym. No. Dobra. Chociaż w sumie. Ciężarówką na lewym pasie, Michał. A co? To bogatemu zabroni, a my tutaj w tej grze to jesteśmy mega bogaci. Tak. Spokojnie. Zablokowałeś 2 pasy i jeszcze się śmiejesz. W ogóle przepraszamy za hałasy, sąsiad ma remont. Uporczywy sąsiad ma remont. Tak, sąsiad murzyn ma remont. Bądź tolerancyjny, Paweł. Dobrze, postaram się. No. Ogólnie, to jeszcze się nie wiadomo, czy przed tym filmikiem, czy po naszym filmiku wejdą 2 ankiety. Jedna przeprowadzona przeze mnie. A druga przeze mnie. Druga przez Pawła. Ogólnie z mojej inicjatywy to powstało. Słucham? To powstało z inicjatywy pani od Polskiego. Ale ja pomyślałem, żeby to wrzucić ogólnie na nasz kanał. Się zgraliśmy. No. Stawiasz mi tym barka? Spokojnie. Jak wyjdę sobie za... Zwolnij, masz ograniczenie do 70. Chwila, chcę tylko coś zrobić na drugi pas. Dobra, bo nie. Ogólnie to mnie zawsze mylą te zjazdy. No. Fajne hasło. Została ci minuta 45 sekund, więc planuj zjazd lepiej. Który jest tutaj. No dobra. To tam dojedziesz i wystarczy. I setką sobie spokojnie. Na ograniczeniu do 80, ale dobrze. Kto Michałowi zabroni? Tylko ja mu mogę zabronić, bo to jest moja ciężarówka. Ale trudno. Ale to jest autostrada, to tam nawet nikt nawet nie zauważy. Firmowa ciężarówka, tak to powinienem nazwać, nie? Której też jestem właścicielem. Współwłaścicielem. Zresztą tak samo jak 2 pozostałych chłopaków z MDK. Którzy prawdopodobnie nawet nie wiedzą, co to Eurotrack. Ale cóż. Dobra, panie. Dobra, zwalniamy. Idealnie. Puścimy na luz, żeby... Jaki na luz? No na luzie. Na luz nie wrzucaj, na biegu. Hamuj silniki. Po co? I tak nie wrzuciłeś na luz, wiesz o tym. Ajajaj. Wiesz, że bez świateł jechałeś, nie? Wiem, spokojnie.
Dobra, już. Zatrzymaj się na środku. Nie wjeżdżaj tu. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Jadę spokojnie. Ustawię się. Dobra, zgaś silnik. Zaciągnij ręczny. O. I połóż się do łóżka. Idealnie. Czas ci upłynął. Ej, duch. I za chwilę widzimy się ponownie. Tak, siedzę na razie jeszcze z perspektywy Michała, bo odkryłem, że w Dafiku jest radio na łóżku, nad łóżkiem. A tam jest drugie łóżko nade mną. Ale nie zagłębiajmy się w ten temat, bo na tym łóżku na górze śpi Michał. Dajcie się mi pospać. Nawet drabinkę ma, widzicie? Sorry. Dobrze. To jako, że Michał był wredny i nam tu wjechał, to my będziemy jeszcze bardziej wredni i się stąd wycofamy. Bo cofanie to jest coś, czego Michał nie umie. Dobra. Możemy już chyba jechać normalnie. I ja nie zrobię tego błędu, co ty, i ja zapalę światła. Bo w Polsce to niestety kosztuje. Jak sobie wyjedziemy już za polską granicę, to będziesz mógł jeździć bez świateł, Michał. Ustaw w ogóle minutnik. Już ustawię, spokojnie. Ej, to mi zleciał czas na gadanie. Chamsko. No mi na postuś. To sobie się nudziło i się u mnie spieszyło. Także ten, dlaczego się sprzedaliśmy Samsungowi, Michał? Nie wiem, bo sobie kupiłem nowy telefon i ogólnie takie jest łatwiej. Co? Wolę Samsungi niż... Niż Apple'a. Niż Apple, no właśnie telefony. A ja i tak powiem ci, wolę Sony. Jak to mówią, na Sony nie ma jeszcze nic obraźliwego. No, bo na iPhone'a jest, jest Sryphone, na Samsunga jest Samsung. Chyba na Samsunga. No. Zostaniemy przy Samsungu. Mm-hmm. Bo w końcu to Samsung. I się wszyscy przyzwyczaili, to tam. A na Sony jest tylko słony. Panie, nie przyspieszaj mnie. 100 mi wystarczy. Nie 78. Ale zanim to przyspieszy, to trochę czasu minie. Przyspieszę ręcznie. Widziałeś te 0 FPS-u? Straszny skok, nie uważasz? Mhm. Ale tak trzymają się ogólnie w okolicy 20. Ale to zrobimy, nic nie zrobimy niestety. Jeszcze mi się pies odzywa. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. Bo to za fajne nie jest. Bo widzę właśnie, że ruch się rozpoczął, coraz większy. No, bo godziny szczytu powoli. I przez to będzie mniej FPS-ów. Zapewne. Co nam tu mówi tachograf na górze? Wyłączył się. Nie lubi nas. I w ogóle kierownica mi się rusza. O kurde, o kurde, o kurde. Gorzej jadę, nie prawie. No dobrze, tylko że ja jednocześnie poprawiam kierownicę i jadę, tak? I jeszcze gadam. Rozumiem, to nie jest aż taki trudny. No dobrze, wiem. W końcu taki żywot youtubera już w końcu, nie? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Wujek Bochun coś o tym wie. Tak. Pozdrawiamy wujka Bochuna, w ogóle. Jeśli nie wiecie, kto to, dostaniecie do niego link w opisie, ale zapewne wiecie, kto to. Bo jak można nie wiedzieć, kto to wujek Bochun? To tak samo, jakby nie wiedzieć, kto to Radowaster. Albo coś... Albo... Niekryty krytyk, niekrytego wszyscy znają. Albo Wardęga. Bo tego to jak ktoś nie zna, to... To już jest naprawdę, nie znać Wardęgi, albo nie znać Abstrahuje. Albo nie znać 5 sposobów na... O. Ślap tutaj wyradzają w niektórych pomysłach i na prezenty dla koleżków. Co? Zwłaszcza dla Natalii, od ciebie. Zgadłem? Czy nie zgadłem? Nie, nie zgadłeś, niestety nie. Oj. To tak. Dla twojej byłej zapewne.
Nie widzieliście tego, że walnąłem w, w niego, tak? Dlatego to się wytnie. To się wytnie. Nie, nic nie będę wycinał. Dosyć wycinając wczorajszego wywiadu. Pozdrawiamy pana Cezarego. Tak. Tak. Czego, jakby to powiedzieć, analityka historycznego odnośnie tolerancji. Tak. I w dodatku fotografa. No. Także jeśli mieszkacie w Poznaniu i szukacie fotografa, to możliwe, że spotkacie pana Cezarego. Bardzo miły człowiek, naprawdę. Miły bardzo. Jak... Kurde, już 5 minut jadę. Umie zainteresować tematem. Tak. Tak to imiemy. Byłby z niego dobry nauczyciel. O, widzisz, jak ładnie mi ustąpił pierwszeństwa. Jednak w sumie istnieją byli ludzie w Polsce. Ta. Nazywają się turyści. To tak samo jak ładne kobiety w Niemczech. To jest właśnie. Turystki, tak, turystki. Wszędzie turystki. W ogóle wjeżdżamy na A4. A ja nic nie widzę w lusterku. Nie wiedzieć czemu, bo mi się przestawiła kamerka. Tak sama z się. Sama z się. Musiałeś ruszyć myszką. Kit, że myszka jest po mojej prawej, a ty po mojej lewej. Siedzę tak naprawdę za oknem, ale... Nikt tego nie widzi, więc jest dobrze. O. A sprawa jest taka, że nam z mikrofonem nie stykało. Jakby Michał siedział po prawej. Więc... Twojego prawicy, ja tak to siedzę, twojego lewicy. Więc teoretycznie powinniśmy jechać brytyjską ciężarówką. Po polskich drogach. Jeździłem ostatnio, polecam. Węgierskich i słowackich też. Pojedziemy do Węgrzech ogólnie. Tak, do Budapesztu. Nie mam nigdzie postoju. Tu. Tu. Dobrze. Bo mam jeszcze 3 minuty. Więc na bramkach. Na Skodę. Może nie Skodę użyć. Skoda. Simply clever. Kto będzie szybszy? No, lepszy silnik i przyspieszenie. Lepszy silnik i przyspieszenie? No, ale przepraszam, to ja mam 500 koni. W porównaniu do masy, tak? No, na 1 kg. Ja mam, ale ja mam 500 koni. Mechanicznych oczywiście. Dla tych, co nie wiedzą, ja nie wiozę koni w przyczepie, nie? Tylko traciny do mebli. Podobno. Wyprodukowane przez firmę produkującą traktory John Deere. Jeszcze się tu nie będę zatrzymywał, za wcześnie jest. Jest 8 coś, a już jest ta bramka. Właściwie, poświęcę się dla nauki. To coś najbardziej na prawo. Wiem. Bardziej już się nie da. Bo tam bramka nieczynna. O, a tu lotnisko jest w Krakowie? Tak blisko? Przy samej autostradzie? Się nie spodziewałem, a wy? Jeśli oglądasz jakieś mieszkanie z Krakowa, powiedzcie, czy jest lotnisko przy samej autostradzie? Dobra, to teraz ja sobie wracam na swoje łóżeczko. Co prawda nie zgasiłem silnika. No bo szybka zmiana będzie. Bo będzie szybka zmiana, także widzimy się za moment. No dobrze, to witam znowu ja. Włączymy sobie na chwilę silnik. Zaplanujemy, gdzie się zatrzymamy, bo to jest jednak... Może użyj myszy, a nie touchpada. Bo to będzie jednak podstawa kierowcy ciężarówek.
Oj. Na granicy się pewnie zatrzymasz tu. No tutaj na granicy się zatrzymamy. Ze Słowacją. Ze Słowacją, właśnie. Ciekawe, jakie to jest przejście. Ogólnie będę jechał po zwykłych drogach, co może być trudne w moim wykonaniu. Bardzo. Bez przesady, ale poradzimy sobie. No dobra. Oby. Czyli wracamy już. Tak. Silnik włączamy. Zapraszam do dodawania nas na snapach. Prawda, Michał? Mhm. Z dzisiejszego nagrywania będzie kolejny snap. Dobra. Się wepchniemy tutaj. Idzie wszystko na story, także... Się wepchniemy przed autobus, jakiś tam autokar czerwony. Jakaś wycieczka szkolna albo coś w tym guście. No może emeryci jadą na pielgrzymkę do Rzymu? Nie pomyślałeś o tym? Jak już to wracają, bo w stronę Warszawy to jest... Cicho. Dobra. Już sobie zwolnimy, bo to tak... Tak. Pokazałem właśnie Michałowi snapa z nim w roli głównej. I Michał się wzruszył, jak go zobaczył. Tak, wzruszyłem się ze śmiechu. No, jak zwał, tak zwał. Zjeżdżamy sobie, nie ma to jak znak, że zjeżdżamy z autostrady. Może zwolni. Ja nie chcę skasować ciężarówki na pierwszej naszym wyjeździe. Przejechałem nią sam ponad 12 tysięcy kilometrów. I ani razu nie obiłem. O, u ciebie przeszła chrzest bojowy. Ktoś musiał przeprowadzić chrzest, dobra, nie? Ustawimy ci tempomat na 80, bo jedziesz po zwykłych drogach za chwilę, a nie po autostradzie. Jeśli chcecie, żebym przeprowadził chrzest, to bardzo chętnie. Jak ktoś Paweł wspomniał, idealnie się do tego nadaje. Tak, więc jeśli nigdy nie obiliście swojej ciężarówki, zaproście Michała, Michał chętnie do was dojedzie i wam zniszczy ciężarówkę. Tak. Ewentualnie wjedźcie w drzewo. Prawda, Michał? Ale ja to zrobię z klasą i z finezją. Blondyn jest na fejsie dostępny. Czemu teraz wyłączyłeś tempomat? Oj, ale ścinełka. 8,5 jednak pojedziesz? Jak się skończy droga, to radzę ci tak jechać 60. Wiem, żeby spokojnie jechać. No, zresztą za chwilę noc się zaczyna. Już się kończy droga, się zaczną zawiasy górskie. Chłopcze, szybciej mnie wyprzedzaj, bo ja tu chcę wjechać na twój pas. Jeszcze dobra. Zwolnił. Jeszcze zwolnił? Dobra. Nie walnij go na szepą, proszę. Szybciej. I teraz ostro po hamulcu. I ustawiamy cię na 50. Dobra, na 50 jesteś ustawiony, także... No właściwie nawet na 45. Będzie bezpieczniej dla tego samochodu i dla ładunku. Bo na razie mamy tylko 1% uszkodzeń. Ładunku. I nie wiemy, kto je zniszczył. Nie, no ja z przodu. Ty musiałeś jak... Jak o barierkę. Pas. Jak zmieniałem pas. Wymuszenie pierwszeństwa przy zmianie pasa to oczywiście moja broszka. Co Michał mówił, że to się wytnie. Cztery minuty. A jak daleko od przejścia granicznego jesteś? Właściwie no, już drogi. blisko, więc może w Bystrzycy się zatrzymamy. Mhm. Zjedziemy tutaj z autostrady R1 do Bystrzycy. Najwyżej pojedziesz kawałek dłużej.
myślę, że nawet dobrze mi idzie w tych zawiesach, chociaż pierwszy raz wtedy tak jadę. Michał w ogóle pierwszy raz jeździ poza... Tak, poza torem, bo tak to Michał jeździł na torze przeszkód. No bo pierwszy raz ogólnie na kierownicy, zwykle to mam na klawiaturze u siebie, więc u mnie to inaczej wygląda. Nie radzę ci grać na klawiaturze, prędzej na myszce graj, bo jest łatwiej. Ale o tym pogadamy kiedy indziej. W ogóle ludzie, przepraszamy was, że na MDK nie było tak długo filmów, ale... No rok szkolny, wiecie jak to jest w trzeciej klasie, albo nie wiecie. Bo albo już to przeżyliście, albo dopiero przeżyjecie. Albo właśnie przeżywacie. Także... Dobra, Michał, problemy ja cię na chwilkę zostawiam. Tak, dobrze. Problemy szkolne, przygotowania do testów. To nasze życie codzienne, niestety. Smutna rzeczywistość. A co zrobimy? Trzeba przeżyć. Takie jest życie gimby. Do 80 tutaj mamy, to sobie zwiększymy. Tempomat. I witamy na Słowacji właśnie. Akurat wszedłem na granicy? Tak. O, idealnie. Zwolnij, panie, zwolnij, 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 zwolnij. I to tak do 4-5 na tych zawijaskach. Bo jeszcze ci nie ufam. Nie walnęłeś nic po drodze? Nie. Na pewno? Grzecznie jechałem, spokojnie. No, no, montaż dopiero pokażę. Jak ja to mówię, spokojnie jak na wojnie. Ta. Przytniemy sobie skręt. Nie ścinaj zakrętów, bo może ktoś jechać pod górę. Zresztą jest ciągła. Wiesz ile to kosztuje? W euro będziesz płacił. A nas jako polskich kierowców nie stać na płacenie w euro. Ale... 60 ustaw albo 70, bo masz ograniczenie do 90. Nie wiem jakim cudem. Jak na autostradzie w Polsce 80, a tu na jakiejś drodze 90. 110 dla normalnych. Ale i tak, sam fakt. Fajna tapeta. Wiem, bo moja. Nie. Bo oprócz ciebie jest fajna osoba. Bang. Oczywiście screena tapety Michała wstawimy w opisie. Oczywiście. Żeby nie było. Oczywiście link do tej tapety. Bo obrazków w opis nie wstawimy, jednakże... No. Podobny ten szajsung do tego twojego nawet. W skali. W skali. 2 do 1. Nie, nawet... Ten sam rozmiar. Wow. W co walnąłeś? Bo mi się trochę zasłoniłeś. 6% uszkodzeń ciężarówki? Coś ty zrobił? Tak 6%. Na 6%? Łukasz. Nie, na 6% było wcześniej. 1% tak. Nic nie zrobiłem. Żadnych uszkodzeń. No, no. Zobaczymy. Jak daleko do tego twojego postoju? Dobra, już blisko. Przeżyję. O, pojechał krócej, ja trochę dłużej, idealnie. No i ja pojadę dłużej za chwilę. No. Wiesz o tym, nie? Że cię przegonię. Oj, zwalniamy, bo tu jest. Myślę, że żeby tak było wiadomo, kto kiedy prowadzi, bo jak ktoś włączy od połowy, to wstawimy tutaj obrazek po lewej stronie przy lusterku. Kto prowadzi? Napis albo zdjęcie, albo coś, co Michał wolisz. Napis czy zdjęcie? A, mi to bez różnicy, może być zdjęcie. W ostatniej chwili przyjechałem, bo było zamykanie. Tak, nie, zdjęcie lepiej nie, bo jeszcze ludzie odejdą. Bo nie chce mi się Photoshopa używać. Etam, ja tak źle nie wyglądam. Ty też nie. No. Mamy, znamy ludzi. Znamy gorszych ludzi, nie? Taki blondas. Dobra, zobaczymy, czy skręcamy, więc... Uuu, twój czas minął. Jeszcze nawet jeszcze upływa czas.
Idziemy, panie Rudy. Mało coś mówisz, Michał. Bo się skupiam, żeby nic nie walnąć, więc... Nic. Albo coś. Żeby niczego nie walnąć. O, idealnie skręt. No, nawet ładny. Już może się... zatrzymaj się w firmie John Deere. O, no dobra. Zajedziesz do firmy. W końcu to filia firmy, która nam dała zlecenie, nie? Jest nam pozwolą wejść na swoje tereny. Ziemie, tereny. Ale nie jest tak szybko, bo zaraz masz zjazd. W ogóle nagrywa dla was gimbusiarnia totalna. Mówisz o mnie czy o sobie? O tobie. A. Już tu mówiłem, że jak ciebie nie było, że gimby życie to jest jednak w trzeciej klasie, to porażka. Koszmar. Dobra, cała naprzód. No nie taka cała. Czekajcie, spróbujemy mu nawrócić. O nie, źle to się skończy. Wpuścili nas nawet bez zbędnego pitolenia. O, tak się zatrzymamy. Tak, dobrze. Ja tutaj... Gasisz czy nie gasisz? Czy taka szybka zmiana? Gaszę, bo trzeba coś zjeść jeszcze. No. Tu my na za krótką chwilkę znowu. Dobra, to dziękujemy. Dobra, to temu panu podziękowaliśmy. Ja jeszcze tutaj grzecznie sobie leżałem w łóżeczku, ale... No, Michał poszedł coś jeść, także jeszcze chwilkę na niego musimy poczekać. Ja w tym czasie lepiej nawrócę, bo... Tak jak Michał nawrócił, to jest naprawdę porażka. Bo nawracać też trzeba umieć, Michał. Chociaż ciebie tu nie ma jeszcze. Pewnie teraz pomyślał, że go zostawiłem. O, panie, gdzie żeśmy odjechał? Dobra, zapraszam pana. Drzwi są otwarte. No co? No to wszedł już pan? Wszedłem przez zamknięte drzwi. Może przez okno, czy przez szyber dach? Oknem, łatwiej. Przez główką wskoczyłem, jak do wody i gitara. Okej. Okay. Teraz sobie grzecznie pojedziemy troszkę dłużej. Zaplanujemy postój. Aha, bo ja już teraz do końca jadę. To na pewno nie do końca. Panie, ty jechałeś taki kawałek? Nie, ty jechałeś odtąd dotąd. To jest mniej więcej tyle samo. Chyba, że przed Budapesztem samym zmiany zrobimy, chociaż ty i tak parkować nie umiesz. No, na tym siedzi do końca. Ja bym siebie nie ośmieszał na wizji. No właśnie, Michał nie umie parkować. Zrobimy potem takie krótkie nagrywanie bez dźwięku z tego, jak Michał będzie uczył się parkować. Jak by się nie chcieli mnie słyszeć. Jak nie parkuję. Bo się będę załamywał. A ja się będę śmiał. Nie. Będę po prostu wredny dla kolegi Michała. Boże, nie zdążymy przez pół nocy. No zdążymy. Jak ja jadę, to zawsze zdążymy, Michał, zapamiętaj to sobie. Bo ja mogę jeździć tak, jak tobie nie pozwalam. To powyżej granicy górnej. Wyrobimy się na tym zakręcie? Chyba tam przy 80, jak jest ograniczyk do tylu, to na luzie. Nie ograniczyk, tylko tempomat. Nie no, ograniczenie też było... Do 90 jest grzecznie. Też jest. Dobra, to jedziemy. 90 to 90 w końcu, nie? Więc właśnie. Jeszcze musimy na Węgry zajechać przed nocą.
Bo potem granice zamkną i co będzie? To jest 21:30, więc dzisiaj jeszcze wyrobimy. Droga ekspresowa R1. A nie, tu się zaczyna już autostrada, okej. Chociaż nie wiem, czy bym to nazwał autostradą z takim zjazdem do miasta. Trochę sobie oszukamy nasze ograniczenia. Jak mamy trochę przyspieszyć tempa? Jak chcemy zdążyć przed północą, to możemy nawet 110 pojechać. Żeby móc w piątek mieć cały wolny na imprezy i na inne sprawy. Imprezy, powiadasz. Oczywiście chodzi nam o piątek w grze, bo dzisiaj jest sobota, imieniny kota. Ja jadę na hamulcu, chłopcze. Koszyce. Koszyce. Tak po ludzku. Tak po polsku. Słowacji czy po słowacku? A umiesz ty po słowacku chociaż jedno słowo? Też tam się wymyśli. Ta. Potem wyjdzie tak jak nasz kolega we Francji, że chciał powiedzieć dziewczynie, że jest ładna, powiedział, że go swędzą jaja. Można, można. Coś nie umie jakiegoś języka, to lepiej niech uważa, co mówi. Tak, dokładnie. Czasami... Żeby nie powiedział w Niemczech ich habe Durchfalt. Przez przypadek. Przez przypadek. Oczywiście dla tych, co nie wiedzą, to znaczy mam biegunkę. Tak. Też się dopiero teraz o tym dowiedziałeś, prawda, Michał? No, ja niemieckiego nie znam. No, my francuskojęzyczni jesteśmy ogólnie, ale mamy koleżankę Niemkę. W klasie, na dodatek, co jest... Tak. W dodatku z typowo niemiecką urodą. Jedna. Z dwóch. Druga jest Polka. A to, że w Niemczech mieszkała, to nie znaczy, że Niemka. No. No. Pozdrawiamy oczywiście Kingę, o której teraz mówiliśmy. A Lenę, o której wcześniej mówiliśmy. A Lenę, o której wcześniej mówiliśmy, dokładnie. Lepiej, żebyście tego nie oglądały. Ale jeśli oglądacie, to przeżyjemy. Chyba. Znaczy, to co powiedzieliśmy o Kindze, to jeszcze przeżyjemy, ale... Lena nas spiorunuje wzrokiem. Tak. Jak meduza zamieni nas w kamień. Zależy, co zamieni w kamień. Na pewno to, o czym nie pomyśl, to nie zamieni w kamień. Się nie. No, raczej się nie da. Raczej się nie da. Ej, takie to przewciki. Tak, o podtekście. Dzieci, nie oglądajcie tego. Ci, co nie są zboczeni, to nie zrozumieją. Chociaż wszyscy pewnie są zboczeni w jakimś stopniu, to tam... Dzieci z podstawówki nie są. Mówisz mi, co ktoś jest... Ale nie aż tak bardzo. Wszystko macie szczepę, że nie czasem zaskakują bardziej niż gimby. No, zostało nam 100 kilosów, także za chwilę pewnie będziemy na przejściu granicznym. Tak, wiem, Michał, że zostały mi 3 minuty. Nie, ja to tak, tylko... Sprawdzam sobie. Pod moim Wi-Fi w dodatku. Snapujesz. A tylko spróbuj mi snapa zrobić. Nie, nie ja. Ty nie jesteś mną, nie? No, gdzie jest snap? Ja nie jestem uzależniony. Ja też nie. Za to pewna osoba, którą znamy i którą serdecznie pozdrawiamy, jest. Bardziej uzależnionej osoby od Snapchata chyba nikt nie widział w życiu i nikt nie zobaczył. Jak to, Arabuska? Nie. Aż tak nie. Mamy dość dziwnych znajomych, bo... Normalnie z Arabii, z Niemczech, z Ukrainy. Francuzi też się znajdą. Francuzi też się znajdą, właśnie.
Kilku Angoli znam, niestety. O kurde, się zagapiłem na twojego snapa i co? I bym wjechał w drzewo. To nie się patrzy za przeproszeniem. Dobra. Patrzmy tak. Za fajne snapy. Fajne snapy, fajne snapy. Ej! Michał! Ja cię grzecznie proszę. Bo będzie w pierdol. Michał, bo będzie w pierdol. Przekraczamy granicę właśnie. Graj, graj, spokojnie, bo żebyś wypadku nie spowodował, bo mi jeszcze życie jest miłe i mam do kogo żyć. Trudno, masz problem. Jedziemy na czołówkę. O chłopie, bez przesady. Ja jeszcze kogoś kocham i chcę, żebym dalej ją kochał. To dam ci teraz po hamulcu. O Boże, chłopie, do przodu poleciałem i... Trzeba zapinać pasy. Mam zapięte, tylko że pasy za bardzo nie zareagowały. W ogóle nie wiem, po co się tu zatrzymałem, bo bag mam prawie pełny. Chyba chciałem ci zrobić na złość. I temu, co za nami jechał również. Pozdrawiamy. Długimi światełkami. Budapeszt. Buda. Kiedyś to były dwa miasta, Buda i Peszt. Chociaż nie wiem, czy bym chciał mieszkać w mieście, które się nazywa Buda. Naprawdę. Nigdzie w innym języku, no ale... Sam fakt. Ale Buda. Po prostu Buda. W Budzie mieszka pies. I to nie każdy, bo niektóre mieszkają w domku, tak jak mój. Albo moje... Moje dwa. Twoje dwa. Yorki. York to nie pies. To są niby ty. York to jest szczur. Ty sam jesteś szczur. York to stan umysłu, o. Ty nie jesteś szczur. Szczur jest tylko jeden. Upłynął ci czas. Wiem, że upłynął. Tobie ale też upłynął i to na 2 minuty przed końcem twojej gry. Chciałem tylko przypomnieć. Tylko przypomnieć. Będziecie widzieć moje pokraczne parkowanie, ale przynajmniej skuteczne. Nie to co Michała. W sumie. Nie wiem, jak ludzie to robią, że mają pół zdjęcia jednym filtrem, pół zdjęcia drugim na snapach. Robią. I przemieniają i w trakcie szybko ucisną. Wszystkich wpisywać, czy może na masz story? Nie, tylko story. Tylko story, proszę cię. Dobra, dobra. Fejmie, proszę. Od kiedy, co to się stało, że ja o coś fejma proszę? No naprawdę. Ja fejmem nie jestem, tak? Nie, wcale. Masz 30 lajków. Na Instagramie. I na profilowym. Nie no, teraz już się zmniejszyło. Spokojnie, nie martw się o to. O, fotoradar Straży Miejskiej naszej poznańskiej. Stał. No właśnie, te fotoradary to są zmylące, bo może na przykład się od nich odwołać. Znowu się zatrzymałem za ostro. Jakoś... Ale tym razem ci pasy chyba zadziałały. No, zadziałały. Trochę puczka pobolało, ale... Troszkę. Jak to mówią, typ, możesz jakoś wracając do tematu, możesz się odwołać teraz, bo te niektóre fotoradary, te ręczne nie pokazują, czy to ty, czy to ktoś inny. No. Wiecie, to jest dobre. Rzekłbym nawet, że bardzo dobre. Ej nie, przejechałem i znowu... Przejechałem skrzyżowanie, następne czerwone światło. No, czy wy to widzicie, przepraszam? Jak w Polsce, naprawdę jak w Polsce. Już nie 30, już nie 30, bo 43. Co? Już 43. Co 43? Lajki? Lajeczki. Ło. O, a czy, jaki tutaj jest dealer? Czyżby Renault? Renault. Bo czerwony. Czerwona Buda, czyli Renault. Ja się tak przekonałem, bo odkryłem. No Renault. Ja już mam całą mapę odkrytą. Bo boż. Na żółtym późnym, czy tutaj czerwonym przeleciałem, bo już by było zbyt niebezpiecznie hamować. No i dostarczamy przesyłkę do firmy kurierskiej TNT. TNT?
Teraz mistrzuniu, pokaż mi jak się robi, czyli jak się parkuje. Pokazać ci jak się parkuje? Proszę cię bardzo, to patrz i ucz się. Tak. Uczyłem się na prawdziwym tirze. Kręcę w przeciwną stronę niż chcę wjechać. W ogóle od tego trzeba zacząć, nie? Za mało podjechałem do przodu. Teraz to przesadziłem trochę. Dobra, zaparkuję starym, ale dobrym sposobem, czytaj, wyjechać na środek ulicy. Jeszcze nie rysowałem, nie, doktor. Dobra. I teraz patrz i ucz się. Nie. Awaryjne? No, awaryjne to nie już czasie muszę. Co? Awaryjnie to już wcześniej powinieneś. No wiem. Bo już na mnie trąbią, ale... Serio? Michał, przekosiłem lusterko. Wydatek będzie. Tak, widzicie jak pokracznie parkuje. Śmiejcie się teraz. Teraz jest ten czas, żeby się śmiać. W każdym razie coś tam zaparkować umiem, nie? Ważne, że skutecznie parkuję, nieważny jest styl. Dlaczego nam się światła nie świecą te dodatkowe w ogóle? Ja wam powiem, wiecie dlaczego Paweł tak kiepsko parkuje? Bo Michał tu siedzi. Nie. Bo masz... Który masz level? Tam 100... 100 któryś. 100 któryś. Całe 100 levele jeździł bez parkowania. Jak sobie powiedział, że po sety, to dopiero zaczyna parkować i od 11 leveli parkuje. Więc... To jest właśnie sekret parkowania Pawła. A i tak bierze mój styl jazdy, czyli leci... Tak, dokładnie, biorę twój styl jazdy, a całe parkowanie się wytnie. No jest właśnie. No, także... To 111 level. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek naszej porąbanej jazdy w Eurotrucka. W ogóle nasza ciężarówka teraz odpaliła i ruszyła, co jest dziwne, bo nie ma kierowcy. Duch. This is a ghost. Tak, i to jeszcze nawet pod prąd jedzie. Ale to już pominiemy. Bo to się chyba uderzyło. Chyba. Podjedziemy sobie do dealera naszego. Może nie naszego, no ale do dealera. Ogólnie to bralibyśmy po to podjechali, ale... Ale tak się przyblokowaliśmy i na tym skończymy nasz cudowny odcineczek. Żegnamy się z wami. Grali z wami Pawcio und... Michał.